Witam Was serdecznie w kolejnym vlogmasie. Zanim pokażę twarz i zanim w ogóle przejdziemy do konkretów, chcę Wam pokazać kanapki na drogę i śniadanko. Dzisiaj jedziemy do Friedrichshafen, będziemy zwiedzać ze znajomymi Węgrami Muzeum Zeppelina i zawsze jak z nimi gdzieś jeździmy, zresztą nie tylko z nimi, i skończymy zwiedzanie czegoś w Niemczech i chcemy iść na obiad w porze normalnej, obiadowej dla nas, to znaczy około 14 czy 15, to wszystkie, po prostu wszystkie restauracje są zamknięte, bo mają przerwę obiadową. Więc dzisiaj na wszelki wypadek upiekłam bułki takie, wiecie, no takie chemiczne bułki do pieczenia, które się ma w worku w domu, bo nic innego w domu już nie było. I zrobię kanapki nam na drogę. Zawsze obżeramy Węgrów, bo my nigdy nie jesteśmy przygotowani kanapkowo, dlatego zrobię cztery, żeby tym razem móc się z nimi podzielić. I wsadzę w nie ten schab, który wczoraj piekłam, czyli ten mój schab wędlinowy. Natomiast my na śniadanie chyba, jako że nie ma innego już chleba i w ogóle niewiele jest, zjemy resztkowe wegańskie ciasto z wczorajszej wegańskiej imprezy, przyniesione przez koleżankę. To jest takie marmurkowe ciasto, coś a la babka piaskowa, ale mniej kruche. Powiem Wam, że jest naprawdę dobre, także myślę, że to będzie nasze śniadanie. Zamiast jakby bułek i takim pięknym, zdrowym akcentem rozpoczniemy ten dzień. No dobrze, już się z Wami witam z twarzą i zmierzam właśnie na pocztę, bo powiem Wam, że mam paczkę do odebrania, miałam ją odebrać w poniedziałek, jako że dzisiaj stwierdziłam, że nie zdążę przed tą wycieczką z Węgrami, ale obudziłam się o 7, czyli 40 minut wcześniej niż było planowane. Przygotowałam te wszystkie kanapki, zjadłam śniadanie, ubrałam się jakby, no i w sumie chyba zdążę. Muszę dość szybko iść, dlatego będę sapać niestety, przepraszam Was za to, ale to jest jedyna możliwość, żebym się tutaj połączyła po prostu. I co Wam chciałam powiedzieć, poszliśmy spać jakoś tak grubo po pierwszej. Po tej naszej wegańskiej imprezie. No i to chyba oznacza, że impreza się udała. Nie wiem, nie mi to oceniać, ale skończyła się dosyć późno, a my potem jeszcze, wiadomo, tam jakieś drobne sprzątanie, internety, najważniejsza część dnia. No i jeszcze na szybko montowałam vloga z tego dnia. Znaczy na szybko, no to nigdy nie jest szybkie. No ale tam zmontowałam i to się renderowało z godzinę czy 40 minut, coś takiego. Więc jeszcze sobie w tym czasie pogrzebałam w internecie, umyłam się i różne takie pierdoły, no i się zrobiło jakoś po pierwszej. Dzisiaj muszę się wyzbyć żenady absolutnie, bo jestem już w tłumie ludzi, nie wiem, Szwajcarzy nigdy nie śpią. 8 rano w sobotę to jest dla nich super termin do bycia na nogach i łażenia w tej wewte wszędzie po prostu. Więc jest ich pełno absolutnie wszędzie. No i ja muszę wśród nich vlogować. To jest dla mnie dosyć żenującą sytuacją, ale naprawdę nie mam wyboru. Więc tak jak Wam mówiłam, jedziemy dzisiaj do tego muzeum Zeppelina i mam nadzieję, że będzie można tam robić jakieś zdjęcia, jakieś małe urywki Wam ponagrywać i będę mogła Wam je tutaj zaraz wstawić. A jeżeli chodzi o tę paczkę na poczcie, to są dwie opcje. Albo jest to kolejna moja dostawa z Shein, w sumie byłoby fajnie, albo są to perfumy, które zamówiliśmy w ramach prezentów świątecznych i jedne też dla mnie i też byłoby fajnie. Także dobrze, że zdążę dzisiaj to odebrać. Co by to nie było, szybciej będzie ze mną. Dobra, już się z Wami rozłączam, bo już w sumie o wszystkim opowiedziałam i doszłam już praktycznie do poczty. Dobra, jestem i się udało. Jest to definitywnie paczka od Chińczyków, czyli moje nowe trzy ciuszki z Shein. Także w ramach tego vloga jeszcze Wam je gdzieś tam na końcu pokażę. Już myślałam, że dzień mi się zacznie od takiego dość przykrego akcentu i przykrej niespodzianki, bo sprawdzałam jeszcze specjalnie rano w internecie, od której jest ta poczta otwarta, żeby się nie zdziwić, że w sobotę jest jakoś od późniejszej godziny. No i było napisane, że jest od 8, no więc lecę. A tu kurczę, wszystkie główne wejścia pozamykane. Na szczęście kojarzyłam, że było takie boczne wejście do takich dwóch małych okienek, które dawniej były też otwarte w niedzielę przez 2 godziny w ciągu dnia i można tam było odebrać paczki. No i tam poszłam i faktycznie tam paczki wydawali. Pan rozpoznał, że jestem z Polski, także nasze piękne polskie imiona i nazwiska są, jak widać, rozpoznawalne tutaj. A przede mną stała jakaś wariatka. Ja już ją wcześniej gdzieś widziałam, ale nie wiem gdzie, bo to jest pani tak charakterystyczna, że nie da się tego zapomnieć. Taka chuda babcia, no może jeszcze nie babcia, bo tak 65 lat, coś takiego.
to młoda babcia. Dla mnie babcie mają tak z 8 dych minimum. No i taka chuda, w skórzanych leginsach, w jakichś takich dość modnych, fancy butach, z ukrytą koturną, w jakiejś tam dość świecącej kurteczce, z takimi piekielnie rudymi, kręconymi włosami i plecakiem Moschino, czy Moschino, nie wiem jak się czyta. Powiedzcie mi, nauczcie mnie jak się czyta. I stałam za nią w kolejce, taka trochę zniecierpliwiona, ponieważ plotkowała sobie z panem w okienku i mi kurczę czas zajmuje, jak ja się śpieszę, bo zdecydowałam się iść zamiast jechać rowerem, żeby właśnie móc ponakręcać jeszcze. No wiadomo, że to zawsze zajmuje dużo więcej czasu, więc sobie plotkowała. No ale stałam za nią grzecznie, a ona stwierdziła, że ja stoję za blisko, bo ona musi wpisać kod PIN swój do karty, więc po prostu na pewno ja to zobaczę, na pewno potem ją napadnę i zamorduję, zabiorę jej tę kartę i pójdę sobie kupować. Ja nie wiem, ludzie są stuknięci czasem. No ale dobra, nieważne. Odsunęłam się, skończyła. Ja podeszłam, załatwiłam sprawę. Jestem szczęśliwa, że mam paczkę. A teraz już się rozłączam, bo naprawdę jeszcze mam sporo do domu. I muszę biec szybciutko, jako że zdecydowałam się iść, a nie jechać rowerem. Także papa, do zobaczenia później. Mam tutaj trzy rzeczy i powiem wam, że naprawdę mi się podobają. Zaczynając od lewej, mam sukienkę, która ma po bokach takie koniki białe z frędzlami tutaj. To są moje infantylne klimaty i trudno. To jest taka dresowa sukienka. Mam nadzieję, że będzie do normalnej długości. Zobaczymy później, postaram się też przymierzyć. Tutaj troszeczkę zaszalałam. To jest taki żółty sweter. Kiedyś były też takie czarne z kolorowymi frędzlami. Widziałam, że w drugiej szansie Kożuchowska miała ten sweter. Nie wiem, czy to imituje jakiś oryginalny, dużo droższy sweter, czy nie. Ten kolor jest ładniejszy w rzeczywistości. Ja tu widzę, że on jest bardzo taki wyblakły na nagraniu, ale on jest taki żółciutki, żółciutki. Może później jak przymierzę, to uda mi się właśnie uzyskać dobry kolor. A to jest taka czarna marynarka z takim opadającym tutaj, niezapinającymi się klapami. I też myślę, że dużo lepiej będzie to widać po prostu na mnie później. Właśnie jesteśmy w muzeum i można filmować i robić zdjęcia, więc na pewno pokażę wam tu trochę materiału i jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie. Wchodzimy teraz do nabank mojej ulubionej części, bo będzie pokazywała wnętrze Cepelina w wymiarach w skali 1 do 1. Także ujemy, nie mogę się doczekać.
kibelki. Chyba muszę wejść jeszcze jedno piętro wyżej, bo tutaj nic nie ma. Poza kibelkami właśnie. Tutaj. Dobra, idziemy wyżej. Tu jestem ja i mój dzisiejszy outfit. Mało skomplikowany. Dobra, idziemy może tu. Tak jest, tu nikogo nie ma, więc przejdziemy sobie tu. I tu mamy jakąś poczekalnię, jadalnię taką. Taki salonik do laksu. Zobaczymy, co z tej drugiej części. O, sypialnie z umywalką i garderobą tutaj. Nie wiem, czy widzicie, ale jest tutaj w pozycji w menu polski kalafior. I zastanawiam się, czy chodzi po prostu o kalafiora polanego bułeczką tartą z masłem. Może, bo Węgrzy nie znali tej metody, więc może jest to polska metoda podawania kalafiora. Tutaj dzieci mogą sobie przymierzać różne czapeczki, ściągać je i w tym lustereczku, jak są dużo niższe ode mnie, nakładają sobie na łeb i mogą sobie to właśnie przymierzyć i zobaczyć, jak wyglądają. I podoba mi się to w tutejszych muzeach, chociaż w Polsce też już w większości takie coś jest, że są też atrakcje dla dzieciaków i dzieci nie umierają z nudów. Jest też dużo takich fajnych pocztóweczek, które można sobie zabierać, różne takie śmieci. I dzieci takie rzeczy, myślę, bardzo chętnie kolekcjonują. Były też fajne lunchboxy, takie walizki turystyczne, ale niestety się skończyły. O, z tym można sobie zrobić tego piernika, którego Wam pokazywałam ostatnio, tylko że z cepelinem zamiast miśka z Appenzell. Wróciliśmy z muzeum i zrobiliśmy też zakupy. Mam tutaj dosyć dużo do rozpakowywania, chociaż w sumie nie tak dużo, tylko 3 torby. I powiem Wam, że tak jak mogliście widzieć na przebitkach, znaczy no to jest kwestia gustu, ale mi osobiście muzeum się podobało. W dodatku mogłam skorzystać z mojej karty doktoranckiej i byłam traktowana jako student, więc zamiast 9 euro zapłaciłam 5, co jest zawsze absolutnie mile widziane. A właśnie tu mam moją legitymację, muszę ją schować do portfela. A później jeszcze wracając z tego muzeum, przeszliśmy się po jarmarku świątecznym, który był we Friedrichshafen i zjedliśmy sobie buły z takim łososiem pieczonym przy ogniu. Naprawdę super to wyglądało, też Wam zresztą nagrałam i też mogliście to zobaczyć. I buły były takie, no nie jakieś, żeby mnie powaliły, ale powiedzmy całkiem dobre. Zaraz się biorę za rozpakowywanie toreb, ale jeszcze musimy otworzyć kalendarzyk, bo dzisiaj kolejny dzień.
O, to będziemy zaraz tu rozpakowywać, ale dzisiaj Wam nie będę pokazywała zakupów, co by nie było tak monotematycznie. Otwieramy sobie szósteczkę. Oczywiście wpada mi to do środka, zamiast chcieć wyjść na zewnątrz, to jest po prostu... O, tak to zrobimy. Ła, chyba sobie zepsułam palec. Jakie to jest wielkie. A, to jest chyba pełen rozmiar. I to jest krem do rąk, szałwiowy, super, bo po prostu powiem Wam, że mam tutaj tak chropowate. No zimą zawsze mam, zawsze na lewej ręce, tutaj ta część, tak jak zegnę palce, to ta główna część dłoni jest strasznie chropowata. Także zaraz na pewno wypróbuję, ale jak to super wygląda, to mi się bardzo podoba. Wygląda jak jakieś takie bardzo stare kosmetyki apteczne, takie fajne opakowanie ze starych plakatów, także naprawdę ładne. Już myślę, że jest najwyższy czas, żeby się z Wami pożegnać, także kolejny raz dziękuję Wam bardzo za towarzyszenie mi w moim vlogmasie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!